Cześć widzowie, witam was w moim kolejnym filmiku dotyczącym samolotu z Battle Pass sezon drugi, którym jest ITP-1. Jest to dosyć śmieszna maszynka, bo mianowicie od przodu, jak zobaczycie kształt nosa, to przywodzi na myśl trochę MiGa trzeciego z tą kanciastością. Od boku, jak się popatrzy na niego, to takie trochę do BF-a 109 podobne pod względem kabiny i pod względem statecznika pionowego. Jak się z kolei popatrzy od góry na te skrzydła wygięte leciutko do tyłu, to jakby wzięte od Iła drugiego, a sam ogon to też tak coś, ni to Ła-5, ni to MiG trzeci. Także wygląd ma taki istnie frankensteinowski. Niemniej maszyna prowadzi się naprawdę fajnie. Wspina się całkiem dobrze. Wprawdzie jak się ktoś uprze lecąc w jakimś BF-ie czy Spitfire'ze 2B albo 2, czy tam innym Ki-44, to i tak będzie wyżej. Niemniej samolot nadaje się do tego, żeby się nie wspinać i powalczyć trochę o wysoki pułap. Jest też całkiem szybki, bo wyciąga niemalże 700 km na godzinę. Retencję energii też ma dobrą, więc do boom and zoom się jak najbardziej nadaje. I jeszcze jakby wszystkiego tego było nie dosyć, no to jest w stanie też się i pokręcić, no praktycznie ze wszystkim co spotyka, no za wyjątkiem samolotów, które są znane z tego, że dobrze się kręcą, czyli jakieś Spitfire'y, jakieś tam Zera, Ki-61 i tego typu rzeczy. Ale już na przykład z BF-ami E4 daje sobie w miarę radę. No dobrze, na początku się tu trochę wspiąłem i patrzę co się dzieje, jak się sytuacja rozwija. Rozwija się tak, że pewnie zagrożeniem będzie ta kobra Grizzly. Ale ja jestem od niej wyżej, w dodatku jeszcze nabieram prędkości, więc lecę tym wektorem co leciałem, po to żeby zachęcać ją do ataku. Bo atak wymuszał na nim podnoszenie nosa do góry, a to z kolei powodowało, że traci prędkość i dzięki temu jest dla mnie łatwym łupem już po nawrocie. Odnośnie uzbrojenia ITP-1 jest niezłe, ale jednak dupy nie urywa, to działko 37 mm chyba jest jednak mniej pewne w działaniu od tego, jakim dysponuje choćby jak 9T. Teraz widzicie się tam, dwa razy na nim zabłyskało, na tym co to było, Ki-49, zanim został zestrzelony. A tu sobie pędzi jak drugi, już mu ślina spyska cieknie na widok dwóch fragów, a tu niestety niespodzianka, nie będzie fragowania. Przynajmniej nie przez niego. No dobra, wysoki pułap w miarę ogarnięty, co tu zostało? Zostało C-202, ale ono niestety goni Hamdena, który oddala się od pola bitwy, więc lepszym celem wydaje się być ten Sunderland. Nie pamiętam, czy w tym locie czasem nie miałem zadania na pizganie bombowców, bo ich tak dość sporo natłukłem. No ale głowy nie da. W każdym razie, lekkim nurkiem nabieram prędkości po to, żeby zaatakować od dołu Sunderlanda, bo wtedy ma najwięcej martwych kątów ostrzału, no i staram się mu w prawe skrzydło trafić. O, widzieliście, znowu obłoczek i dopiero druga pestka z 37 zrobiła robotę. No dobra. Niecałe 4 minuty meczu i już 4 fragi wpadły. Nie jest źle. Zobaczmy co dalej. Czy Ki-45, czy coś innego? Pojawiła się Katalinka i pojawił się Iszak. No zobaczymy, cóż oni zrobią. Iszak chyba jednak idzie w dół na tego mojego SBD-3. Ale nawet jakby nie szedł, to ja mam przewagę pułapu
Rozpędzony jestem do 550 i jazd, więc bym go tam porobił bez problemu, ale widzę, iż szak poszedł jednak w dół, więc pozostaje tylko trafić Katalinkę chyba w pilota. Tak, strzelce nie strzelają przy przejściu, to oznacza, że był strzał w pilota. No i cóż tu dalej? O, B34 się pojawia. I wraca C202. C202 atakuje moją Katalinę. I zbliża się dosyć szybko. Katalina też się zbliża szybko, czyli tak jakby zakręcił w moją stronę. To bardzo dobrze. Spróbuję w takim razie mu pomóc. Och, podpalił biedną Katalinkę, ale jest na tyle blisko i jest zajęty ostrzeliwaniem jej, że ja powinienem z nienacka to C202 zajść i je jakoś dopizgać. Zobaczymy, czy się to uda. Tak, udało się. Poświęcenie Katalinki nie poszło na marne. Ile tam silników podpalił? Chyba jeden. Ta jeden, no ale wystarczy. No dobrze, cóż tu teraz? B17 czy coś innego? Coś pode mną leci, 110. I nie spojrzał w górę, tylko zaczął się wznosić. Co się dla niego raczej źle skończy. O właśnie. No i wykorzystuję dobrą retencję energii oraz wznoszenie się, żeby odzyskać pułap. Widzę kolejna Katalinka napastowana przez Niemilca. Może tą ocalę. Chociaż no nie wydaje mi się. No ale zobaczymy. Junkers 87. No dobra. Apacz jest już na tyle blisko, że można go zaatakować. Zwłaszcza, że Katalina idzie do góry. No i niestety i poległa Katalinka, ale jej kac nie cieszył się długo fragiem. No to co, Junkers chyba teraz. Albo i nie, bo w dół ucieka, tu się coś nowego pojawiło. SB2U. Oj, on tak jakby na mnie leciał. Strzela z daleka, ewidentnie leci na mnie. Dobra, tym ja celuję w niego nosem, aż do chwili, do kiedy nie chcę oddać strzału. No i dzięki temu wystawiam się na strzał tylko przez bardzo krótki okres. O, a tu bezecny korsarz mnie chciał od tylca zajść. No dobrze, no to dość ostrym nurkiem lecę w jego kierunku, zachęcając go do ataku i przy okazji nabieram energię, którą wykorzystam do wpuszczenia go w pułapkę energetyczną. A jak już straci energię, no to zostaje spizgany. I znowu wykorzystuje retencję energii, żeby się wzbić na pułap bombowców. I zerknięcie w tył odkrywa Katalinkę, ale nie mam za specjalnie dobrego kąta podejścia do niej, a Katalina zapierdala prosto na mnie, wręcz na zderzenie, więc machnięciem sterem wysokości w dół powoduje, że nurkuję pod nią. No i splitesem przechodzę do kolejnego ataku. O, ale mi się chyba amunicja w tym momencie skończyła. No i trzeba trochę zaczekać.
No i gitara, co tu nowego leci? V156B, też na mnie prosto. Parę strzałów i snaprot, żeby uniknąć, ale przeciwnik tym razem nie został spizgany, ale tu już coś poważniejszego leci, bo szwedzki B18. No ale całe szczęście, że nie chce na czołówkę. A wraca teraz i V156. Wbrew pozorom, w sprawnych rękach to może być naprawdę upierdliwy samolocik, bo się kręci naprawdę dobrze. Ale ja jestem zmuszony zająć się kolejnym Niemilcem, który próbował znienacka mnie zaatakować, i ten przeciwnik jest już dużo poważniejszy, bo jest to P-36. Ale P-36 rwie do góry zbyt ostro i traci energię. Ale też zarazem spowodował, że przy pierwszym przejściu nie mogłem nakierować na niego dziób, więc musiałem zrobić przez chwilę taką climbing spiral, opuścić nos, żeby nabrać dość energii, żeby być sterownym, no i to mi pozwala go dokończyć. A i tak w ostatniej chwili ładnie się wywijał z teren kierunku. Przy okazji mam też energii, żeby z tym upierdliwym V156 zrobić porządek, ale w tym momencie wsiada na mnie, co to jest, Ki-32 chyba. Traktuję go jak myśliwiec, czyli splitesem się wywijam i zaczynam go wciągać w walkę. Ki-32 jest bardzo zwrotną maszyną. Żeby miał ofensywny karabin, byłby naprawdę groźny. Ale ma też i wszystkie te wady, co posiadają takie bombowce. Mianowicie przy manewrach pionowych staje się słaby. Tu natomiast próbował się zakraść N1K1, którego dostrzegłem, więc wobec tego zmieniłem cel na niego. No bo z bombowcami ja chyba to sobie poradzę, a w ostateczności ucieknę. Ale to spowodowało, że z kolei Blenheim jest w stanie wejść mi na ogon i trochę mnie tam postrzeliwać. Tutaj znowu leciał prosto na zderzenie, dając mi okazję na strzał. A tu wieżyczka Blenheima zdołała mnie podpalić. Ale coś się dziwić. Pokażcie na tego gościa. To jest jakiś Akanas. Alanas. No pokano się. Jak widać, jest to niskolevelowy noob, więc tam różne pomagacze Gaijin takim daje, między innymi jeżeli chodzi o wytrzymałość maszyny, szanse na podpalenie przeciwnika i tego typu tam rzeczy. No ale dobra, skręcona przepustnica na max i może zgasnę. No udało się, ale straciłem całe paliwo, więc no po spizganiu tego niemilucha jestem zmuszony wracać na lotnisko lotem ślizgowym. A właśnie, to jest kolejna z cech tego ITP-1. Mianowicie całkiem nieźle sobie szybuje. Dalej to już się nic specjalnie nie działo, więc sobie pozwolę przyspieszyć. Pytanie, czy mnie ten Junkers 87 nie wsiądzie tam Marlenka. No niestety nie mam się jak w tym momencie bronić, ale nie, Marlenka widzę poleciała pizgać bazę. No i schodzę sobie do lądowania. Podwozie ITP-1 otwiera się dosyć szybko. Jesteś dość wytrzymała. Na przykład samolot nadaje się do łapania lotnisk na wysokiej prędkości. Jedynie przy hamowaniu zauważyłem tendencję, że on lubi sobie robić fikołka przez nos, więc przy hamowaniu w pewnym momencie trzeba zrobić przerwę i pozwolić na to, żeby ogon samolotu opadł i solidnie usiadł na ziemi. Tak też zresztą zrobiłem w tym momencie. No i teraz pytanie, czy Marlenka mnie dorwie, zanim się naprawię,
czy nie dorwie. No ale nie, leci w przeciwnym kierunku, więc chyba nie dorwie. O, właśnie się naprawiłem. I startuję. Mecz ma się już ku końcowi, ale może jeszcze do Marlenki się dobiorę przed końcem. Zaraz po wystartowaniu nie wznoszę się, tylko tuż nad czubkami drzew nabieram prędkości. No i może dolecę. No ale jednak nie. Mecz zostaje wygrany. I to byłoby na tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego filmu. Cześć!